Chyba już. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Będę miał na chleb. Dziękuję. Witajcie, dzisiaj znowu jedziemy na Gibraltar. I szykuję właśnie paszporty, bo wczoraj to przy tym, przy celniku szykowaliśmy, a tak to mu tylko podam po prostu do sprawdzenia. Ale pokażę wam, jak wyglądamy na zdjęciach. To jest Nadia. To jest Szymek. Podobny do siebie, zobaczcie. Tak wygląda Ania na paszporcie. Tak wyglądasz, Ania, na paszporcie. Ładnie? No. Ładnie, nie? Ty ładnie wyszłaś. A mamę teraz zobaczymy. A teraz tam, 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 Kasia idzie. Kasia na paszporcie. Dobra. Tak wygląda Kasia na paszporcie. Fajnie? Jak nie mama, nie? A tak wyglądam ja na paszporcie. Idzie, idzie Kamil. Jaki podobny. Podobny. No możecie. Tak jest tata na paszporcie. Aż strach. Dobrze, paszporty uszykowane. Żegnamy się właśnie z polem kempingowym. Zobaczcie, jak pada. Muszę podciągnąć szybkę. No dzisiaj mamy taki deszczowy dzień. No ale coś może zwiedzimy. Zobaczymy jeszcze. Odpalił. Jedziemy. Tak leje, że nawet góry gibraltarskiej nie widać. Wczoraj jak tutaj nagrywałem, to było widać. Teraz macie ujęcie z wczoraj, a dzisiaj jest dzisiaj. I znowu jedziemy przez lotnisko. Ale fajnie, podoba mi się to zawsze. Jedziemy. Słońce wychodzi, zobaczcie. Znaleźliśmy darmowe miejsce, sobie jem bułeczkę i Mewa przyleciała. Chcesz? A z czym masz? Masz. Z serem? To nie chcę. No masz. Nie chcę. No nie krępuj się. Poczęstuj się. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. A daj jej. Dadź jej, Ania? A ty mała się nie odzywaj. Nikt się ciebie nie pytał. Masz Mewa. Ale połóż jej na salon. No dobra, daj. No co, teraz nie chcesz? Już by chciała dziwnąć. Masz. Spadaj, nie lubię cię, nie lubię cię. Nie, bo to moje, Ania. Jestem głodny. Głupi ty. Mało mamy. Jemy sobie orzeszki, a ta Mewa ciągle coś od nas chce. Bo takich debili to jeszcze nie widziałam. No, rejestracja z Wielkopolski, to wiadomo. Ania, damy jej orzeszka? Mam gdzieś twoje orzeszki. Chcę kanapkę. A ona powiedziała tak? Powiedziała chyba tak. Kanapkę powiedziałam, głuchy jesteś. Chcesz orzeszka? Kanapkę. Kanapkę daj. Najpierw sprawdzimy, co jest w tych armatach. No jak zawsze śmieci. A w drugiej? A w drugiej też śmieci, proszę państwa. Czyli wojna na śmieci. Tak dla ciekawostki, Gibraltar ma rejestrację GBZ. Witamy w Gibraltar Botanic Gardens. Zobaczymy, co tutaj mamy. Dobra, mamy mapkę. My jesteśmy tutaj, gdzie ta wielka brama. Po schodach wejdziemy, potem mamy jakieś tutaj roślinki. A na końcu dopiero będą małpy, żółwie i papugi. Takie małe, co to jest? Ale pewnie ciekawe. Dobra. I do zwierząt. Wciągam wózek. Ania, zobacz, jaki ładny chodnik. W 1954 chyba założyli ten ogród. I doszliśmy do kolumny Eliota. Czy to jest ten Eliot, który wynalazł falę Eliota? Pewnie tak. Ale robota. Mozolna. Piękna. Tutaj mamy hotel dla pszczół, ale jest niestety zamknięty, więc sobie popatrzymy przez kraty. Tam jest ten hotel. Jesteśmy teraz na takim mostku i zobaczcie, tu są rybki fajne, a tam jest taka fajna żelazna ważka. Posłuchajcie, tu są żółwie. Gdzie? Tutaj, w dole. Kto, ała, się walnąłem o tą gałąź na maksa. Dzieci, gdzie żółwie? Tu na kamieniach. A na kamieniach, tam są, no. A z drugiej strony jest taki fajny zamek zrobiony. Tylko na razie nie wiemy za bardzo, gdzie jest wejście. Ale podejrzewamy, że z tamtej strony. Tylko, że dzieci i tak najpierw chcą iść do zwierzątek, więc później tu przyjdziemy. No i przyszedłem sprawdzić, ale niestety nie ma wejścia pod ten mostek. Jest tylko taki napis i nie ma wejścia. Nie wiemy, co jest grane, ale wszystko jest tutaj pozamykane na kłódkę i nigdzie nie można wejść. Dzieci są smutne, bo tutaj jest fajny plac zabaw.
Zobaczcie, jakie piękne schodki, takie powiązane tutaj sznurami. Wygląda to całkiem fajnie. Wchodzimy, jak na takiej bezludnej wyspie. No i następna atrakcja zamknięta. Ciekawe, co tam jest. Jakieś oczko wodne, czy coś takiego. Ale fajna budka telefoniczna. No to jesteście w angielskiej budce telefonicznej. Tylko nie ma telefonu coś. Nie, będziecie tutaj cały dzień. Za karę. Żartowałem, Nadinka. Otwieram więźniów. Wychodzą z więzienia. Uwolnieni rebelianci. No uważaj, bo to jest jakaś sprężyna taka mocna. Co? Jeszcze ja sobie wejdę, bo nigdy nie byłem w takiej budce angielskiej. No fajowo. Powiem wam, że to jest naprawdę kawał blachy, takie ciężkie bardzo. I doszliśmy do części płatnej, która kosztuje 5 funtów albo 6 euro. Dzieci trochę mniej. No ale jest chyba już zamknięte. 8 minut temu zamknęli. Było do której? Do 17? Do 17. No niestety. Ania, to trzeba było szybciej się rano zbierać. Pokażę wam chociaż, jak to powinno wyglądać. Coś takiego. Szymuś, widzisz tą rybę? Jaka wielka? Fajna. I tu jaka wielka ryba, czarna. I tu zobacz, jak dużo tych ryb. Ja cię kręcę, dopiero teraz zobaczyliśmy. Sprawdzimy, czy się nie boją. Odpoczywają. Bardzo ładnie tu jest. Dzieci dojrzały żółwika małego. Tam płynie. Nie wiem, chyba go nie zje. Ej, wychodzi! Tego żółwika mama! Nie wiem, może tutaj jest sam. A tak dla informacji, to ten ogród botaniczny jest zaraz przy kolejce linowej na górę. No i ciąg dalszy nastąpi. Niestety koniec dzisiejszego vloga. Jak widzicie, ten ogród botaniczny na Gibraltarze był dzisiaj zamknięty. Nie mam materiału ciekawego, ale mam nadzieję, że wam się chociaż trochę podobało i że zobaczyliście, jak ten ogród botaniczny wygląda. Ja z tej strony chciałem was zaprosić jeszcze osoby, które nie widziały, na wjazd na chatę do Jacka Gadzinowskiego. Film Wjazd na chatę jest już na karcie, na czasie, na miejscu 34. Także dzięki wam ten film trafił na kartę na czasie i jest teraz dostępny do obejrzenia. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Chociaż podejrzewam, że już wszyscy tam zajrzeli z ciekawości, jak się stresujemy i jak tam wyszło. Ale tam odpowiadam również w sekcji komentarzy na najczęściej zadawane pytania. Między innymi, kiedy wracamy do Polski, ile wydaliśmy w 2018 roku na podróże, ile tam spala samochód z przyczepą, takie rzeczy tam odpowiadam, więc jeżeli chcecie sobie to przeczytać, to zapraszam do sekcji komentarzy. Odpowiedzi znajdziecie, tu jest pierwszy, jest komentarz Jacka, a drugi jest mój i tutaj klikacie, a gimbal mi padł, tutaj klikacie i macie już odpowiedzi ode mnie, tylko tam trochę później, bo dopiero wieczorem odpowiadałem, i macie odpowiedzi na moje pytania, ale tutaj, o, właśnie tutaj już to na zielono, to już są moje odpowiedzi, więc jak chcecie, to sobie poczytajcie. Link do tego filmu daję w opisie albo w komentarzu przypnę. Także trzymajcie się, do zobaczenia, pa! Mam jeszcze taką jedną prośbę do was, ponieważ ten vlog jest dzisiaj krótki i chyba będzie mniej niż 10 minut, a chciałem włączyć dodatkową reklamę na tym filmie, żeby zarobić na wodę i na chleb dla dzieci i na paliwo na powrót do Polski. Poczekacie, aż tutaj pojawi się 10 minut. Wtedy mógłbym sobie zarobić te 10 groszy więcej. Dzięki. Chyba jeszcze kilka sekund. Poczekajcie. Możemy na przykład coś zaśpiewać. Śpiewajcie. Ja posłucham. Dziękuję. Lubię was. Tak dużo dla mnie robicie. Czekacie kilkadziesiąt sekund na YouTubie, żebym sobie mógł zarobić. Jesteście wspaniali.
chyba już. Dobrze, dziękuję wam bardzo, będę miał na chleb. Dziękuję. A tak przy okazji, pokażę wam, co Szymuś nawywijał. Właśnie odkrył, co to jest cement. Pokaż się, Szymuś. Wpadłeś do worka z cementem. I widzicie, muszę go teraz wykąpać. Trzymajcie się. Znowu robota.